moi drodzy, w 5 latach postanowiłam w końcu pojechać do mojego kraju i zobaczyć, jak się żyje Polakom. Nie było mnie 5 lat, generalnie tu jadę na wesele, ale oczywiście odwiedzę rodzinę, odwiedzę przyjaciół, no i przy okazji zrobię dla was mowę. I powiem wam moje takie spostrzeżenia. Po takim czasie, jak nie byłam w kraju, co się tu zmieniło, co się zmieniło na lepsze, a co się zmieniło na gorsze. Zapraszam. Moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, Kalsy Negapitimu. Dotarłam, moi drodzy, tak, dotarłam. Jestem w domu mojej mamy na wsi. Muszę wam powiedzieć, że dotarłam, ale z takimi konkretnymi przygodami. No niestety, moje takie pierwsze wrażenie, jeśli chodzi o mój kraj, no niestety, ale nie najlepsze było. Ale wszystko od początku. Wyobraźcie sobie tak, w Modlinie wylądowałam, gdzieś była 11.20, tak. Więc rozmieniłam sobie pieniążki i poszłam szukać jakiegoś przewoźnika. No i szukam, ale niestety nic nie było do centrum. Więc był jeden taki autokar, więc się panów zapytałam, gdzie jadą. Pana się zapytałam, gdzie jadą. I pan powiedział mi, że jadą do Warszawy Zachodniej. I się pytam, czy dałoby radę, żeby mnie gdzieś wyrzucili koło centrum. Więc pan powiedział, że ale to nie ma sprawy, bo Warszawa Zachodnia jest bardzo blisko z centrum Warszawy i że stamtąd nawet widać Pałac Kultury. I mówi, to jest dorzucić kamieniem, czy pani weźmie taksówkę, czy pani przejedzie jeden przystanek metrem, nie metrem, tylko kolejką. Mówi, jest bardzo bliziutko, mówi, to niech się pani nie martwi. No więc jeśli był ten autokar już gotowy, to mówię, no to jadę, nie będę czekać na nic innego. No więc zabrałam się do tej Warszawy Zachodniej. No to gdzieś tak godzinkę od Modlina było. I wsiadłam sobie na Warszawie Zachodniej. Więc się rozglądam, gdzie jest postój taksówek, prawda? No i idę. I widzę jakąś kobietkę. I się jej pytam, proszę panią, gdzie tu jest postój taksówek? A ona mi odpowiada. Nic nie zrozumiałam, ale gdzieś tak jak ręką pokazała, to wiedziałam, że gdzieś tam w tamtym kierunku muszę iść. Więc idę w tamtym kierunku i widzę postój taksówek, więc podchodzę do pierwszej lepszej taksówki i się pytam, do Warszawy Centralnej ile? Koleś się na mnie patrzy i idzie do jednego kolesia, który był za nim. Taki pan bardziej opalony z tych, co aucą. I mówi do niego, no bo było, a w tym moim języku. On się tak na mnie patrzy i mówi, sztówka. Ja mówię, ja to dziękuję. Idę dalej, on za mną krzyczy, 80! Mówię, dobra, dziękuję. A on do mnie mówi, a ile tych cześć? Już mnie po prostu tym ile tych cześć, 80, już mnie wystraszył. Tak patrzę, mówię, oj, tutaj tak słabo oświetlone. Ale tak mi się przypomniało, że jak wcześniej jechałam, to od Warszawy centrum, następnym przystankiem była Warszawa Zachodnia. Więc mówię, także tam musi być dworzec kolejowy. I mówię, idę na dworzec kolejowy. I tak poszłam na ten dworzec kolejowy. Znaczy, nawet poszłam gdzieś tak mniej więcej w stronę i tak właśnie patrzyłam, mówię, kurczę, gdzieś tu musi być, prawda? I się zapytałam jednego pana, taksówkarza, on na szczęście mówił po polsku, powiedział mi, że tam gdzieś, że on jest, ale on jest teraz w budowie i nie wie, co tam jest. Ja mówię, no dobra, pójdziemy zobaczyć. No faktycznie coś tam się robiło na tym dworcu, bo wszystko było takie rozkopane dookoła, jacyś właśnie dziwni ludzie. Poszłam tam właśnie na dół do tego na dworzec, no i pani w okienku na szczęście mówiła już po polsku, bardzo dobrze, ale mówi do mnie, ja byłam o godzinie 1 w nocy na dworcu w Warszawie Zachodniej, a ta pani mi mówi, że następny pociąg do Radomska, tam gdzie ja chciałam jechać, był o godzinie 5.40, więc moi drodzy, 5 godzin prawie na dworcu, ale mówię, no co zrobić, prawda? Patrzę, jest McDonald's. Poszłam sobie do tego McDonald'sa, oczywiście pani w McDonald'sie też nie mówiła po polsku, taką łamaną polszczyzną powiedziała, taką polszczyzną z akcentem, bym to powiedziała. No dobra, ale wzięłam sobie tą kawkę, wzięłam sobie jakiegoś tam cheeseburgera, bo serwowałam sobie, bo można było wejść na Wi-Fi McDonalda, poserwowałam tam sobie, no i posiedziałam, no ale gdzieś tak koło 2.30 powiedzieli nam, że oni zamykają i że mamy sobie wyjść. No i poszłam właśnie tam na dworcu, usiadłam sobie przy tym, to
śmierdziało tak strasznie szczynami. Było tam tak brudno, moi drodzy, że pożegać mi się chciało. Więc mówię, nie, 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 nie. I tak sobie stanęłam koło tego okienka i tak stałam. Więc pytam się tej pani, a w ogóle stwierdziłam jedno, bo pani dla mnie była miła, była normalna. Nie powiem, że była jakaś tam przesadnie miła, ale była normalna. Ale na przykład podeszła Ukrainka kupować bilet, nie? I próbowała kupić taką łamaną angielszczyzną, nie? Takim łamanym angielskim. I ta pani mówi do niej, tak się mówi, proszę nie kaleczyć angielskiego i powiedzieć po waszemu. Ja was zrozumiem. A ona, po polskiemu, po waszemu. Także dla niej ta pani nie była zbyt miła. W każdym razie zapytałam się, gdzie toaleta. Ona mi mówi, że dopiero o godzinie 3 jest otwierana. Mówię, dobra, poczekam. Oczywiście znalazłam tę toaletę. Oczywiście cztery dyszki w ogóle za toaletę. W ogóle masakra. Ale w każdym razie dowiedziałam się od pani z toalety, zapytałam, czy jest tutaj gdzieś jakaś kawiarnia, gdzie można usiąść i tak dalej, bo nie chciałam iść, wiecie, tam na górę, gdzie wydawało mi się właśnie dużo takich podejrzanych typków. I ta pani powiedziała, że mówi, jedna kawiarnia, mówi tutaj na górze, mówi zaraz koło dworca. Mówię, oj, to fajnie, nie? No i poszłam sobie, no i patrzę, a tam pisze Costa Café. Więc jak Costa Café, to mówię sobie, to jest jakiś znak. I generalnie Costa Café okazała się bardzo fajną, milutką kawiarenką. Z takich dwóch naprawdę bardzo miłych chłopaczków, takich znaczy młodych mężczyzn tam pracowało. Także od razu mi zrobili taką herbatkę rozgrzewającą. Dali mi Wi-Fi, a także piłam sobie tą herbatkę. Oglądałam sobie filmiki na YouTube i tak do rana mi bardzo fajnie zeszło. Także Costa Café, powiedziałabym, że uratowała mi życie, bo i cieplutko było, wiecie, i przytulnie, i ten czas szybko mi poleciał. Później sobie jeszcze śniadanko zjadłam i poszłam sobie na pociąg i tak właśnie dojechałam sobie do Radomska, tam odebrał mnie mój brat, gdzie pojechaliśmy do mamy, no i jestem. Ale moi drodzy, jakie jest moje pierwsze spostrzeżenie po tych 5 latach niebycia w Polsce? Bardzo dużo cudzoziemców. Tego kiedyś nie było. Naprawdę nie było tylu cudzoziemców. Druga sprawa, ta Warszawa wydawała mi się naprawdę bardzo brudna. Nie pamiętam Warszawy takiej brudnej, śmierdzącej i niebezpiecznej, wiecie? Taki właśnie nie ten, niefajny, miałam taki niefajny obraz Polski na dzień dobry, bym powiedziała. A następna sprawa, moi drodzy, o czym bym chciała wam powiedzieć, to mi się wydaje, że jednak ten nasze lotnisko, od naszego lotniska mamy naprawdę bardzo dużo opcji dostania się do centrum, mamy bardzo dużo opcji w ogóle pojechania gdzieś dalej, bo mamy i metro, które kursuje całą noc, mamy i te wszystkie autobusy, mamy pośpieszny, mamy normalny, także wydaje mi się, że w Grecji ten transport, lotnisko, centrum i tak dalej jest dużo bardziej rozwinięty niż w Polsce. Przynajmniej wydaje mi się, że na pewno od lotniska Chopina wygląda to lepiej, ale na Modlinie to nie wygląda najlepiej. Także moi drodzy, taki mój pierwszy obraz Polski jest trochę na minus. Ten pierwszy dzień mojego pobytu w Polsce, jesteśmy w Sulmierzycach, tutaj wam pokażę takie, jak to mniej więcej tutaj wygląda. To jest dosyć mała gmina, chyba ile ma mieszkańców? Same Sulmierzyce może mają z 2000 mieszkańców. 2000, gdzieś tak. Niecała gmina ma 2000 mieszkańców ogólnie. I wiecie, że jest to druga najbogatsza gmina w całej Polsce, nie? Pierwsza jest Kleszczów. A druga Sulmierzyca. I teraz, moi drodzy, jak będziemy szli, to sobie zobaczcie, jakie tutaj są wypasione chałupy. To po prostu tylko w Wilanowie możecie zobaczyć. Takie. Ale wiecie, co się... Wiecie, co się śmiałam, bo to taka bardzo spokojna gmina. Ja bym powiedziała... Ja bym powiedziała, że to jest coś takiego jak Wilkowije z tego serialu. Jak to się nazywało? Jakie to się nazywało ten serial o Wilkowijach? Rancho, tak, dokładnie, Rancho Wilkowije, coś takiego. Bardzo spokojna
miejscowość, no ale pojawili się ciemni nowi mieszkańcy tej gminy, nie? Tacy trochę bardziej opaleni. Teraz byliśmy na kebabie i właśnie taki pan prowadził tego kebaba, czyli kebab już nawet tutaj doszedł, dotarł, multikulti też tutaj dotarło, także gmina się jak najbardziej rozwija, co nie Seba? Zgadza się. No, ty mówiłeś, że ten, że macie też panele fotowoltaiczne, nie? Wam dawali mają gmina. Mają ludzie dotacje, ale no nie wszyscy, bo to dla wszystkich nie starczyło. Nie? Ale większość mówisz, że ma, tak? Tak. Widocznie są za bogaci ci, którzy nie mają. No nie o to chodzi. Nie o to chodzi, a o co? Kwestia wylosowania. A, czyli albo masz szczęście, albo nie masz szczęścia, tak? Ale też Seba mówił, że ten burmistrz, który jest właśnie tutaj w tej... Wójt. No, że tymi wszystkimi bardzo dobrze zarządza, nie? Tak, no. Zgadza się. Ale tutaj widać. I też mówiłeś, że ten, że masz piec na pelet, też ci dali dotację, nie? Do tego pieca. Tak, tak. Ile ci dali? Bardzo dużo. Ile? Ja tylko zapłaciłem 5% wartości. Za ten piec? 5% tak. Wartości, a reszta ci dodała gmina? Tak. A, no to super. I mówiłeś, że na pelet też ci dali kasę, co? Znaczy, no to tam wszystkim dodali. Mhm. W Polsce. A to ja nie wiem. Mi nie dali, ale no, w Grecji. Ale to były drobne rzeczy takie. To co ci dali, to były drobne rzeczy, a tylko ten piec to była taka grubsza sprawa. No tutaj, fotowoltaika tu też. Ale właśnie. To jest bardzo, bardzo niedużo pieniędzy, że to swojego portfela płaci. Tutaj już ten dom ma fotowoltaikę. Widzicie? Nie, to panele solarne. Akurat. A, to są solary. Patrz. Ale mówisz, że i fotowoltaika, i no panele, tak, prawda? Tak. Czyli fajnie, bo nie płacisz dużo za prąd, prawda? Nie muszę grzać wody. No, no czyli my też nie grzejemy wody. Ale my mamy słońce cały czas, a wy jak nie macie słońca, to jak? No jak? No jak nie ma słońca, to trzeba piece, no. Mm-hmm. No ale tak, jak teraz, jak mieliście fajną pogodę w lecie, to chyba w ogóle nie grzeliście, co? W ogóle. No to zawsze to się mówię tutaj. Za niedługo dotrzemy do domku. To pokażemy wam jeszcze ten od Sebastiana chałupę. Muszę wam powiedzieć, że ten przystojny mężczyzna jest wolny. Także panie też mogą się ustawiać w kolejce, jak chcą. I kawaler, moje drogie panie, nie z odzysku i dobry chłopak. Proszę, a jaki wysoki, widzicie? O. U nas wszyscy tacy ładni, wysocy, jeszcze dobrzy i humor mamy. I co my jeszcze mamy? Nie wiem, co mamy. Musisz jakoś zareklamować. Pracowici jesteśmy, o! Proszę bardzo, jaka ja jestem pracowita, nie? Tylko szkoda, że ten mój ostatni vlog już to się nie kliknął. Bardzo jestem z tego powodu niezadowolona. Ale powiem wam tylko tyle, że dzisiaj te przeboje, które miałam na tym, na dworcu w Warszawie, to mnie po prostu zamordowały. Zamordowały moje... dobre samopoczucie, ale teraz już troszeczkę odzyskałam i ten, zaraz jedziemy do mamy, musimy się, no weźmiemy, musimy jechać na zakupy, wezmę torbę, bo mama nie mieszka tutaj, w Strumierzycach, mama mieszka w takiej wsi, gdzie psy dupami szczekają. 20 km stąd. No 20 km stąd, niedaleko, ale ta wieszka mojej mamy, jak zobaczycie, co to za wiocha, to naprawdę klękajcie narody. Tam po prostu nic nie słychać, tylko nie wiem, nawet jak mucha przeleci, to ją słychać w ten sposób. Jest taka straszna cisza. Ja też mówię mojej matce, jak ona tam wytrzymuje. Ja bym nie wytrzymała. W ogóle mi się wydaje, że ten dom dalej tam straszy, ten w domu u matki, czy...
ciebie straszę. ale poważnie ci mówię. Jak ten. Nie wiem, co chodzi, ale jak ten dom był przebudowany, to już nic się nie działo. A mówisz o ten, o matki. No. Oni przebudowali, no. Nic się nie dzieje. No ja weszłam, jak ciebie nie było, otworzyłam drzwi na strych i ten, i akurat wiatr był i tam, nie wiem, coś było i tak nagle, wiesz, zrobiło takie chrup, i się wystraszyłam i wyszłam na zewnątrz. Tak nie wiem, coś się poruszyło. A w ogóle te wszystkie stare domy to się tak boję troszeczkę. Ja, moi drodzy, my już jesteśmy teraz przed domem Sebastiana. I zobaczcie, on sobie tutaj sam mieszka. To jest jego chałupka. Zobaczcie, jaka pokaźna chałupka, co nie? No, także moje drogie panie, przyjdziecie tylko i kapelusik powiesicie. I kurteczkę ewentualnie, jak będzie zimno. Jak się wam, moi drodzy, podobam w takiej odsłonie? Jako polska chłopka. A tutaj jest domek mojej babci, mojej babuni. Ja mam jeszcze babcię. Bo z moją babcią po prostu mieszka, moja mama mieszka z moją babcią, bo babcia ma 91 lat i wiadomo, że sama mieszkać nie może. Wyobraźcie sobie, ta wieś tutaj, to jest wieś w centralnej Polsce, która liczy sobie, ja wiem, ze 20 mieszkańców teraz to będzie dobrze, dlatego że, no tak jak większość właśnie takich wsi polskich, jest po prostu już wymarła, po prostu... Tylko ci starsi ludzie, którzy tutaj jeszcze mieszkają. I tak pomału też, tu jest jeden, i tak pomału właśnie też jak z czasem, kiedy ci ludzie po prostu umrą, ta wieś po prostu będzie zupełnie wymarła. I tak po prostu widzicie, idzie, będziemy szli i nie będzie żywej duszy. Tu jest jeden domek, gdzie mieszka chyba dwóch facetów, no ale nie, to jest... Bratanek z wujkiem mieszkają. Tam mieszka jedna ciocia, czy z tamtej strony, wam jeszcze pokażę za niedługo. Moja babcia i z tamtej strony jedna pani z mężem. No i to, moi drodzy, na tyle. I tam po prostu z tamtej strony jeszcze wsi parę ludzi mieszka. A tak jest tutaj to po prostu tak cicho. To jest tak zielono, ale ja wam powiem szczerze, że ja tego miejsca nie poznaję. Ja tutaj przyjeżdżałam na wakacje. No to po prostu na przykład tego lasu tutaj nie było aż tak dużo. To było w zasadzie kilka drzewek. Tam był, tutaj właśnie idziemy nad rzekę. Chcę wam trochę tej rzeki pokazać. I ta wioska, ona mi się tak właśnie bardzo kojarzy z dzieciństwem. Jest naprawdę tak strasznie spokojnie. Pomyślcie sobie, że obudziłam się dzisiaj w nocy, tak obudziłam się o 5 rano i otwieram oczy, a tutaj ciemność. I mówię, o co chodzi? Bo ja przecież mam oczy otwarte, nie umiałam, wiecie, jeśli jesteś tak, wiesz, wybudzony ze snu, nie wiesz, o co chodzi, mówię, gdzie ja jestem, dlaczego ja nie mogę otworzyć oczu? Bo to dla mnie takie strasznie dziwne. I nie było nic w ogóle, zupełnie nic słychać. Nic, zupełnie nic i ciemno, mówię wam, jak... Nie będę mówić, bo to jest rasistowskie i YouTube mi może zasięgi przyciąć. Ale mówię wam, to był dla mnie szok. Po prostu chodziłam po ścianie i szukałam, żeby zapalić światło. Szukałam kontaktu, żeby zapalić światło. Zapaliłam to światło. I później sobie po prostu wzięłam, włączyłam sobie latarkę w telefonie. Proszę się napić wody. I później już tą latarką w tym telefonie moim już cały czas miałam zapaloną, bo mówię, jak jeszcze raz będę chciała iść coś zrobić, no to będę miała naprawdę, no pecha będę miała. Tutaj kiedyś była taka struga i w tej strudze była woda. Nie wiem, czy to dalej jest. I byłam tutaj... Bardzo długi czas nie byłam tutaj, ale zobaczcie, jest jak jest spokojnie, jak jest pięknie. I tej góry też tutaj nie było z tej strony, ale to przez kopalnię pokładów tak się to chyba zmieniło teraz wszystko. Tylko mój mamy cukierek, żole.
Oj, to jest po prostu taki, taki smak mojego dzieciństwa. Tutaj widzicie, teraz już tego nie ma, ale tutaj była struga. I ta struga szła tam do stawu, tutaj gdzie widzicie te drzewa. Jest ten dom i są te drzewa, prawda? To tam był taki naprawdę duży staw z rybami. Tego stawu tutaj już nie ma od bardzo długo. A my teraz pójdziemy sobie nad rzekę. I kiedyś ta rzeka, no mam nadzieję, że, ta, że przynajmniej jeszcze rzeka będzie. Ale po prostu naprawdę jest tak spokojnie, że ja bym tutaj nie mogła zbyt długo wytrzymać. Jestem tak przyzwyczajona do tego gwaru, do tych moich Aten. Wyglądam teraz w ogóle chyba zupełnie dziwnie. Ale też jest fajnie. Wszystko ma swój urok, moi drodzy. A jutro jedziemy na wesele. Jedziemy na wesele do jednego takiego naszego kuzyna. W ogóle jedziemy na to wesele. Musimy rano wstać. Byłam u Ewy. Z Ewa Shop, pamiętacie? Kupiłam sobie piękną kreację. Będę chyba najbardziej chyba nowoczesną, najbardziej nowocześnie ubraną kobietą na tym weselu. Bo naprawdę bardzo nowocześnie mnie Ewcia ubrała. A my jesteśmy tutaj teraz już nad rzeką. I też właśnie pamiętam tą rzekę z dzieciństwa. Czy ta rzeka w ogóle jeszcze ma wodę? Ojej! Jest zastawiona i tyle, i tak mało wody, czy ona jest odstawiona? Nie, jest zastawiona. Patrzcie, widzicie tą rzekę? Jak ja byłam mała, tutaj wody, jak ja byłam mała, tej wody tutaj było do murka. I jak była ta zastawka tutaj, jak ona była na dole, to woda wylewała się przez tą zastawkę i robiła taki fajny wodospad. I żeśmy się pod tym kryli. A tutaj z tej strony, jak widzicie, z tej strony, tu były raki. Tu było mnóstwo raków. Tu jeszcze są. Ale bym się zdziwiła. Nie, to rybka chyba taka. Chyba zdechnięta. Czy żaba? Chyba żaba zdechnięta. W każdym bądź razie tu było mnóstwo raków, moi drodzy, mnóstwo raków takich czerwonych pod kamieniami. No i ta woda płynęła tak szybko, wartko płynęła. Ale spokój, cisza, po prostu wymarzone miejsce na medytację. Nikt ci nie jest w stanie przeszkodzić, tylko twój telefon. Muszę nie słuchać zupełnie nic. Zobaczcie, jak pięknie. Chyba to ujęcie sobie wezmę na pierwszą stronę. Bardzo zielono. Z tamtej strony jest las. Właśnie jak się idzie od stawu, jest las. I w tym lesie było coś takiego jak pomnik przyrody, czyli taki ogromny dąb. Taki ogromny, zamasisty dąb. Nie wiem, czy on jeszcze jest, czy nie. Ale ta góra, rany, normalnie szok, powiem wam, naprawdę szok. W ogóle jak to tutaj wygląda. Ale będę miała normalnie ten mój wypad do Polski, będę miała cały czas w podróży. Cały czas. Moi drodzy, znajdujemy się w takiej miejscowości jak Królowa Górna. To jest w górach pod Nowym Sączem. Widzicie, tutaj w koło mamy góry i pagórki, bardzo zielono, bardzo ładnie. No a ja jestem tutaj z tego względu, bo jadę tutaj na weselisko do jednej takiej miejscowości troszeczkę dalej od Nowego Sącza,
czczawina nazywa, albo coś takiego. Ja, jeśli nie zrozumiałam dobrze, to po prostu napiszę wam tutaj. W każdym bądź razie odbędzie się weselisko Sylwii i Marcinka. I to będzie takie typowe góralskie wesele z takimi wszystkimi przyśpiewkami. I mam nadzieję, że będzie bardzo wesoło i coś wam z tego weseliska oczywiście pokażę. Oh,
mój ostatni przystanek, czyli Knurów, czyli miasto, w którym się wychowałam, w którym się urodziłam. Co o nim można powiedzieć, moi drodzy? Jest małe, czyste i bardzo zadbane, a ten dom, który widzicie za mną i ta ulica, widzicie, tu jest taki dom, nie ten, to jest taki dom i tu jest ta ulica, przy której teraz przejechał ten biały samochód. Tutaj przed wojną była granica polsko-niemiecka. Tu, gdzie ja stoję, to były Niemcy, a już za ulicą tutaj była już Polska, a ten właśnie domek to był właśnie takim tą budką graniczną, gdzie po prostu przez którą się przechodziło. To taka ciekawostka, a jutro już lecę do Grecji. Jak widzicie, moi drodzy, ja już jestem w Grecji. Jeszcze tak na chwileczkę, żeby wam powiedzieć, jakie miałam perypetie związane z powrotem do domu. A były, niestety były. Te perypetie chyba naprawdę mnie bardzo lubią. Więc zacznę tak od początku. Wyobraźcie sobie tak, z Knurowa wyjechałam o godzinę 9 do Gliwic. Zresztą myślałam, że tam sobie sprawdziłam pociągowo, że ja mam właśnie o godzinie chyba 10:23 mam pociąg bezpośrednio z Gliwic do Warszawy Wschodniej. No więc jak poszłam na peron, na dworzec, okazało się, że niestety nie z Gliwic, ale z Katowic leci Intercity na Warszawę. Więc ten pociąg miałam nie właśnie o 10:23, tylko miałam o 11:23, czyli, ale i tak wzięłam sobie, przyjechałam dużo wcześniej, żebym wierzyła się, jakby miała jakieś perypetie, no to żebym właśnie zdążyła na ten lot. A lot miałam dokładnie o 6:20 po południu, ale wiadomo, o 5:40 zamyka się już bramki. Ja mówię, dobra, godzina czasu, jeszcze mam jakieś 2 godziny w zapasie. Ja mówię, nie ma się co stresować. Więc byłam w tych Katowicach, pojechałam pociągiem do Katowic, no i w Katowicach czekam na pociąg, no i okazuje się, że już pół godziny ten pociąg jest spóźniony. Więc mówię, dobra, i tak pół godziny, mam jeszcze 1,5 godziny w zapasie, prawda? No i na trasie okazało się, że pociąg ma awarię i staliśmy, jeszcze przeszło godzinę, czyli 1,5 godziny miał spóźnienia, czyli to znaczy, że na samolot nie zdążę, a pociąg zupełnie nie chce jechać, on cały czas stoi i tylko nam mówią, ile ma opóźnienia. Więc wyobraźcie sobie moją panikę. Mówię, co tu robić? Jak jechałam do Polski, przyleciałam do Polski, to tak jak wiecie, to siedziałam sobie na tym dworcu Warszawa Zachodnia i czekałam na ten mój pociąg do centralnej Polski, do Radomska. Więc wtedy napisała do mnie moja bicka Ewa, że jeśli będę w Warszawie, że jeśli będę miała jakiś problem, żeby do niej zadzwonić, to mówię, no to nie ma innego wyjścia, nie chcę ludziom, wiecie, głowy zawracać, no ale pytam się Ewy, mówię, jak najszybciej właśnie dojechać z Warszawy Centralnej do Modlina. I mówi mi Ewa, że, a to był piątek po południu, prawda, czyli korki. No i Ewa mówi, że mnie zawiezie, mówię, uff, to super. I tak miałam dwie aplikacje otwarte. Jedna aplikacja, która pokazywała, jakie są korki w Warszawie, czyli ile minut potrzeba, i mówi Ewa, żebym wysiadła właśnie na Warszawie Wschodniej. Ile minut potrzebuje od Warszawy Wschodniej do Modlina. I najpierw było tak, że była godzina, to mówię, kurczę, jak wysiądę, to będzie ok. To jeszcze tam, no tak bardzo naciąganie, ale mogę zdążyć, nie? Później znowu mówię, później patrzę, godzina 15, oj, to już się zaczęłam bać. Później jak już była godzina 20, to już bardzo, już godzina 22, no to przewalone. Ale oczywiście sobie pogooglowałam, że tam jest jeszcze kolejka z Warszawy Wschodniej, czy z Warszawy Zachodniej i z Centralnej. I tą kolejką się jedzie mniej więcej, cała podróż trwa 50 minut, czyli jedzie się pół godziny kolejką plus 10 minut plus minus autobusem. I tutaj właśnie nie ma żadnych
korków. Więc ten pociąg trochę przyspieszył na trasie, także te pół godziny to troszeczkę nadrobił. I tak już mniej więcej byłam o godzinie 4, a musiałam być najpóźniej 5:40 na lotnisku. Już byłam tak godzina 4 i dzwonię do Ewy i mówię, kurczę, mówię, męska decyzja. Wysiadam na zachodniej, gdzie jest najbliżej, bo Ewa powiedziała, że on na centralnej on sobie jeszcze trochę postoi. A byłam 15 minut wcześniej, więc mówię, jest mała szansa, że ja zdążę na ten pociąg. Więc jak tylko... A chciałam sobie kupić w ogóle na tą kolejkę, chciałam sobie kupić bilet już w Gliwicach, ale w Gliwicach mi powiedzieli, że to są koleje śląskie, a ja potrzebuję koleje mazowieckie. Więc mówię, okej. I powiedziała ta pani właśnie z okienka, że mam sobie kupić to w pociągu, jak będę jechała do Warszawy, przed Warszawą. No ale niestety żaden konduktor nie chodził, dlatego że po prostu wszyscy się chyba bali, bo ludzie po prostu chcieli ich zjeść, bo są, byli ludzie nie tylko tacy, jak którzy śpieszyli się na samolot, ale byli to też tacy, którzy mieli gdzieś tam jakąś przesiadkę i ten jednak pociąg im uciekł i tak dalej. Także wszyscy mieli ogromne nerwy na Intercity, że właśnie tak strasznie i to Intercity. Ja się nie spodziewałam, że Intercity po prostu zrobi takie coś, nie? Taką malakiję. Więc wyobraźcie sobie tak, jak tylko się zatrzymał na zachodniej, to mówię do Ewy, ja mówię, męska decyzja, w ogóle Ewuś, bardzo Ci dziękuję, przepraszam Cię za w ogóle, że Ci zawracałam gitarę, bo Ewa właśnie na mnie czekała, ale właśnie bałam się strasznie, że nie zdążę, bo tam właśnie miałam godzinę 22 wtedy, jak ostatnim razem patrzałam, jak byłam właśnie na zachodniej i mówię, jeśli szybko złapię pociąg z Warszawy zachodniej na Modlin, a już mi zaczęli gadać, że jest przesiadka na Modlin, a to zdążę, więc ja w trzy migi tą walizkę i po prostu biegiem. I tak, ja chyba nawet wyszłam z piątego peronu i tak chodzę po tych peronach i szukam, gdzie jest na Modlin i nie znalazłam. Nie wiem, czy byliście kiedyś na Warszawie Zachodniej, więc tam trzeba po prostu zejść na dół. Ja z tą torbą po prostu za pazuchę i dawaj, patrzę, kolejka niesamowita. Wpieprzyłam się przed tą kolejkę i mówię, pani, z którego na Modlin? Mówi do mnie z piątego, więc ja znowu bieg i po prostu i biegnę sobie szybko na ten pociąg. I były 2 minuty, także ja po prostu weszłam. I mówię tak, biletu nie mam, ale mówię, no to lepiej po prostu zapłacić karę, niż stracić ten samolot, prawda? No ale też nie pomyślałam, było też dużo ludzi, już byłam tu naprawdę taka zmęczona, zestresowana i w ogóle nie. Ale tak właśnie nie, gdzieś tak z 5 minut przed końcem pan konduktor przyszedł sprawdzać bilet, no i mówię, że ja nie mam. Mówię, a dlaczego pan nie ma? Więc mu tłumaczę, że ja nigdy nie jeżdżę bez biletów, ale była taka ten, że no jak bym czekała w kolejce, no to bym po prostu nie zdążyła na samolot, że teraz nawet nie wiem, czy ja zdążę, czy nie zdążę, tą całą historię mu opowiedziałam. No i pan w końcu powiedział mi, że on mi tego mandatu nie wypisze. Ja powiedział, że nie lubi wypisywać mandatu i że rozumie i mówi, ale mówi, następnym razem mówi, to pani powinna iść na początek wagonu i tam właśnie w tym wagonie sobie kupić bilet. Ale mówię, dobra. I jeszcze ten pan mówi do mnie, że tutaj przed budynkiem stacji stoi ten autobus, mówi, że jeśli będzie teraz stał, że mam, i jeszcze mi pokazał, gdzie mam biegnąć, mówi, szybko, jak pani pobiegnie szybko, to pani zdąży. I tak po prostu, wiecie, wyleciałam z tego pociągu i po prostu trimiga i akurat stał ten autobus i po prostu weszłam do niego i po prostu jak torpeda i dojechałam i jeszcze byłam... Byłam godzinę przed odlotem samolotu i tak właśnie pół godziny już byłam po odprawie i wszystkim i po wszystkim i już czekałam. Także po prostu kamień z serca, ale naprawdę bardzo mało brakowało, abym naprawdę nie zdążyła na ten samolot. No, a co do Polski, moi drodzy, jak się Polska moim zdaniem zmieniła? Powiem tak, wydaje mi się, że ludziom się żyje lepiej niż ostatnim razem. Tacy jacyś moi znajomi, moi przyjaciele czy rodzina. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o finanse, to żyje im się spokojnie. Powiem wam, że moim zdaniem Warszawa zrobiła się bardziej niebezpieczna. Opowiadałam wam tą moją noc na Warszawie Zachodniej, no to naprawdę była tragedia. No coś strasznego. Wydaje mi się, moi drodzy, że bardziej brudna się zrobiła Warszawa. Mi się Warszawa zawsze wydawała się takim czystym miastem, takim ładnym miastem, a to co zobaczyłam, to po prostu mi się nie podobało. No ja wiem, że tam jeszcze był ten dworzec remontowany, że był w remoncie,
Ale i tak wiecie co, nie wydaje mi się, że właśnie, no wydaje mi się, że właśnie była bardziej brudna i bardziej niebezpieczna niż tą Warszawę, którą ja pamiętałam. Chyba na przyszłość to już ja po prostu jeździłam do Warszawy, mimo że miałam długi czas. Dlatego, że właśnie lubiłam Warszawę, ale chyba dam sobie spokój i naprawdę zacznę już latać normalnie na Katowice. Stamtąd chyba mam dużo bliżej, prawda? No, także moi drodzy, a bawiłam się świetnie w ogóle, przede wszystkim wesele góralskie. Nigdy nie byłam na weselu góralskim, po prostu wybawiłam się, świetnie się wybawiłam. I powiem wam, że fajnie jest, że w ogóle jeszcze ludzie robią takie tradycyjne wesela, bo niestety i tutaj w Grecji, i tak jak słyszałam, że w Polsce, już po prostu się od tego odchodzi i robi się po prostu tylko przyjęcia weselne. I to takie przyjęcia weselne, wiecie, takie sztywne przyjęcia weselne, że gdzieś tam jak jakiś DJ gra, albo jakaś muzyczka i że ludzie właśnie takie normalne tańce tańczą, a nie takie krakowiaczki z przytupem właśnie jak tam na weselu. W każdym razie pięknie było, miło mi było zobaczyć moją rodzinę, moich przyjaciół i po prostu złapałam taki dech w piersiach, powiem wam. I generalnie ja troszeczkę się spóźniłam, ja wiem o tym, a teraz już będą się vlogi pokazywać normalnie, będą to vlogi takie jak zwykle, czyli z Grecji. Więc moi drodzy, przepraszam za opóźnienie oczywiście, ale po prostu siła wyższa, nie było mnie, prawda? Także zostańcie ze mną, buziaki z Aten, pa pa.